Znajomego lekarza, który moja koleżanka robiła in vitro chyba 5 razy i udało jej się żeby urodzić dwójkę pięknych dzieci. I właśnie się go pytałam, że ludzie nieraz krytykują. On mówił, dobrze, to jak ludzie krytykują o in vitro, to jak ktoś jest chory, na przykład potrzebuje serce czy wątrobę, to dlaczego idą to robić? Dlaczego idą na transplant? Bóg dał ludziom mózg i czy in vitro, czy operacje, to jest to samo.